Dzień dobry, witam wszystkich. Mam na imię Andrzej. Dzisiejszy film będzie poświęcony przejściom dla pieszych. Chciałbym, żebyśmy się skupili tutaj nad kilkoma kwestiami związanymi z przejściem dla pieszych. Kierowcy popełniają często błędy i te błędy w niektórych przypadkach, to jest oznakowane przejście dla pieszych, w niektórych przypadkach powodują, że pieszy zostaje potrącony lub nawet dochodzi do potrąceń śmiertelnych. Jak się zachować, żeby nie komplikować sytuacji, nie komplikować i nie robić, nie stwarzać zagrożenia na drodze w związku z zatrzymaniem się i przepuszczeniem pieszego, który chce przejść? Najwięcej problemów występuje na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych. W związku z tym, że to są drogi wąskie, często na tych drogach występują wysepki, które pozwalają, żeby pieszy, żeby pieszy swobodnie, bezpiecznie mógł pokonać jezdnię. Więc tutaj będzie kilka przykładów związanych z przejściami. Będą to jezdnie, tak jak za chwileczkę droga będzie jednojezdniowa, dwukierunkowa, przejście, ale będzie to jezdnia szeroka. I później podzielimy to na inne przykłady. Dużym niebezpieczeństwem jest przejście dla pieszych na drogach dwujezdniowych, gdzie przejście dla pieszych nie jest na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Też taki przykład pokażemy i powiem, dlaczego jest to przejście dla pieszych bardziej niebezpieczne niż inne. Najczęstszym błędem, jaki popełniają kierowcy, to jest to, że nie zwalniają przed przejściami dla pieszych. Jadą ze stałą prędkością, a obowiązek kierowcy jest taki, że przejeżdżając przez oznakowane przejście dla pieszych, kierowca ma obowiązek zwolnić. Jak my to interpretujemy? Co to znaczy zwolnić? W artykule, który podajemy na blogu, dokładnie to opisaliśmy. Teraz, chcąc to zobrazować na filmie, pokażemy, jak powinniśmy się zachować, przejeżdżając przez przejście dla pieszych oznakowane. Jesteśmy na ulicy Chłupskiej. Proszę zobaczyć, jest to droga jednojezdniowa, dwukierunkowa i zbliżamy się do przejścia dla pieszych. O, oznakowane przejście dla pieszych. Jak się powinniśmy... O, z prawej strony podchodzi pani. Ja patrzę w lusterko wsteczne i teraz bezpiecznie się zatrzymuję. Delikatnie, wcześniej hamując, najlepiej też hamować pulsacyjnie, ostrzegając tego z tyłu kierowcę, że jednak będę chciał coś zrobić. Tutaj mamy następne przejście dla pieszych. Po lewej stronie ta jezdnia jest szeroka. Kierowcy tutaj najczęściej lekceważą tego pieszego wchodzącego z lewej strony. Chciałbym tutaj zaakcentować ten moment. O, proszę zobaczyć, to jest szeroka jezdnia i pieszy wchodzący z lewej strony ma pierwszeństwo, jeżeli wejdzie. Kierowca jadący tak jak myśmy teraz jechali prawym pasem ma obowiązek zatrzymania się. Zaznaczam, że nie występuje tam żadna wysepka, która jest jak gdyby azylem, miejscem chwilowego zatrzymania dla pieszego, czyli jak gdyby dzieli tą jezdnię na dwie części i pieszy wchodząc na lewą część jezdni przechodzi i wtedy ewentualnie można by było jechać prawym pasem. W momencie, kiedy nie ma, tak jak w tym przypadku jest przejście dla pieszych, jest droga jednojezdniowa, nie ma w środku wysepki, pieszy wchodzący z lewej strony i my musimy się zatrzymać. W tym przypadku zatrzymujemy się, bo tam jest, mamy zator, to wiadomo, że nie będziemy wjeżdżać. Kiedy się wyjaśniło, wtedy pokonujemy, wjeżdżamy bezpiecznie. O, mamy przejście dla pieszych następne, zresztą ze znakami poziomymi. Spróbujemy to skrzyżowanie pokonać z drugiej strony. Bardzo ważne jest przed zatrzymywaniem się, przed przejściem dla pieszych, żeby właśnie to, co opisaliśmy, żeby nie zapraszać pieszego w momencie, kiedy widzimy, że z tyłu za nami jedzie rozpędzony pojazd. O co tu chodzi? Chodzi głównie o to, że pieszy ma pierwszeństwo wtedy, kiedy wejdzie na przejście dla pieszych, kiedy postawi nogę na przejściu dla pieszych. Oczywiście trzeba zwrócić szczególną ostrożność, szczególną uwagę w momencie, kiedy on idzie i jest zdecydowany, równym krokiem podchodzi, no to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, kierowca ma obowiązek zwolnić. Czyli rozumiemy to w pierwszym odruchu przez ściągnięcie nogi z gazu i hamowanie silnikiem. To jest ten moment, jak gdyby, pierwszego zwolnienia. O, mamy tutaj przejście dla pieszych. Z lewej strony wchodzi pani. O, tutaj podchodzi pieszy z lewej strony.
Tak? Czyli ja nie mogę jechać, zwalniam, zatrzymuję się. Zawsze wcześniej uczmy się, miejmy ten odruch popatrzenia we wsteczne lusterko. Miejmy ten odruch. Skręcamy w prawo. Oznakowane przejście dla pieszych. Tutaj właśnie wjechaliśmy już zupełnie inną drogę. Jest to droga dwujezdniowa, gdzie jezdnie są niezależne i w tym momencie, kiedy wchodzi pieszy, to jeżeli wejdzie na tamtą jezdnię, to ja swobodnie mogę jechać. Z drogi dwujezdniowej jedziemy w drogę jednojezdniową, dwukierunkową. O, proszę zobaczyć, to jest przykład drogi jednojezdniowej, dwukierunkowej, gdzie występuje wysepka chroniąca pieszych. Czyli teraz, powiedzmy, zatrzymaliśmy się przed przejściem dla pieszych. Piesi wchodzą, proszę zobaczyć, z drugiej strony jadą samochody. I to jest ten moment, to jest ta różnica, kiedy bezwzględnie, jeżeli nie występuje wysepka, na jednym i drugim pasie ruchu pojazdy się zatrzymują. A proszę zobaczyć teraz. Podjeżdżamy pod przejście dla pieszych z wysepką. I tak, jeżeli pani zatrzymałaby się, stanęłaby, ja mam możliwość przejazdu, ale bezpiecznie oczywiście jest, kiedy się zatrzymamy. Natomiast też pamiętajmy o tym, że za nami są pojazdy. I to nie jest tak, że ja za wszelką cenę muszę się zawsze zatrzymać. To jest częsty błąd kierowców, że oni, widząc zbliżającego się pieszego przed przejściem, na siłę próbują się zatrzymać, nie patrząc na konsekwencje tego, co się wydarzy z tyłu, czy ewentualnie z boku pojazdu. Za chwilę pokażę skrzyżowanie, gdzie będzie to droga dwujezdniowa o dwóch pasach w danym kierunku i zatrzymując się na prawym pasie będziemy mieli obok pas, czyli pas jezdni równoległy, gdzie myśleć trzeba o tym, że jak ja się zatrzymuję przed przejściem, sprawdzam w lewym lusterku, czy nie jedzie rozpędzony pojazd, bo w momencie, kiedy się zatrzymam na siłę, to ten obok, który jedzie, ma obowiązek zgodnie z przepisami ruchu drogowego zatrzymania się bezwzględnego, natomiast możemy go zaskoczyć i on nie będzie miał szansy zatrzymania się. I tutaj skutki takich wypadków są przeważnie tragiczne. Za chwileczkę pokażemy taką drogę.